Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, kochani, w kolejną naszą niedzielę, gdzie chcemy się spotkać, rozważając Boże Słowo. Ta niedziela to niedziela Chrztu Pańskiego, która liturgicznie kończy nam już okres Bożego Narodzenia. Przepiękne jest to dzisiejsze Słowo Boże. Posłuchajmy fragmentu z pierwszego czytania, z księgi proroka Izajasza. Nie będzie wołał, ni podnosił głosu. Nie da się słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlącego się knotka. O kim mówi Izajasz? Oczywiście o Panu Jezusie. Zobaczcie, oto Jezus, oto Jego prawdziwe oblicze. Oblicze Jezusa sługi. Oblicze tego, który jest łagodny jak baranek, który nie chce zniszczyć żadnej trzciny nadłamanej, który nie dogasi knotka o nikłym pomyku. Może czujemy się znowu słabi. Może, bracie, siostro, czujesz się znowu bezwartościowy. Może te święta przeminęły z wiatrem. Święta, święte i po świętach. Nie czujesz nawrócenia. Nie czujesz jakiegoś momentu podniesienia się z grzechu. Nie powalczyłeś w Adwencie ze swoją słabością. I tak mija okres Bożego Narodzenia. I znowu monotonia, znowu nostalgia, znowu pustka. A Jezus przychodzi i mówi: jestem sługą i tak chcę Tobie służyć. Nie zniszczę Ciebie, nie dogaszę Ciebie, będę o Ciebie się starał. Chrzest Pański to jest ten moment, kiedy Bóg przyjmuje chrzest. Czy musiał to zrobić? Nie. Ale robi to dla mnie i dla Ciebie. Dlaczego? Żeby Cię dowartościować. Pewnie wielu z nas nie pamięta naszego momentu chrztu. Byliśmy malutkimi dziećmi, niemowlakami. Ale warto wiedzieć jedno. Wtedy Bóg oficjalnie przyznał się do nas. Jesteś moją córką, jesteś moim synem. Kiedyś słyszałem taki piękny komentarz, że kiedy się rodziłeś, kiedy przyjmowałeś chrzest, oto Bóg uradował się w niebie i na całe niebo wobec wszystkich zastępów niebieskich wykrzyczał: mam syna, mam córkę. Tak, bracie, siostro, to jest prawda największa w chrześcijaństwie, że Bóg kocha człowieka. Bo człowiek jest dla Niego bardzo ważny, Ty i ja. Jesteśmy Jego dziećmi, ukochanymi, chociaż często błądzącymi, często poranionymi, często zdradzającymi Ojca swojego Boga, ale cały czas przez Niego bardzo kochanymi. Niech ten dzisiejszy dzień z jednej strony przypomni Tobie o Twoim chrzcie. Podziękuj za Niego rodzicom, podziękuj za Niego Bogu, że jesteś chrześcijaninem, że masz ten znak krzyża na czole, uczyniony kiedyś, który wcielił się w Twoje czoło, w Twoje serce. I jestem dzieckiem Boga. Ale z drugiej strony, zapamiętaj tę prawdę. On Cię kocha, On Cię prowadzi i nigdy Ciebie się nie wyrzeknie. Przepięknej niedzieli, błogosławionego całego tygodnia z Panem Bogiem.